Witaj. W dzisiejszym poradniku pokażę Ci, jak w programie Camtasia Studio 6 możesz użyć przybliżenia. Więc tak, odpalamy naszą Camtasię. Ja zaimportuję filmik, który wcześniej nagrałem. Ok, przeciągam go na oś czasu. Ok. Następnie wybieramy moment, w którym chcemy użyć tego przybliżenia. Ja wezmę na przykład w tym momencie. Następnie zatrzymujemy i klikamy Zoom and Pan. Skalę. Tutaj wybieramy grubość i wysokość przybliżenia. Wezmę tak i tutaj należymy, wybieramy, gdzie to ma być położone. Wezmę tak. Ok. Po tym należymy na duration i tu wybieramy, w jakim to czasie ma się zrobić. 3 sekundy. Ok. Następnie tilt. To jest pochylenie ekranu. W tą lub w tą stronę. Ja wezmę w tą i kliknę finish. Pokażę, jak to wygląda. No i tak to wygląda. Oczywiście następnie należałoby zrobić już normalny ekran, żeby na filmiku ciągle tak nie było. Klikamy to samo. Tutaj robimy na maksa do tyłu. Tutaj też tu wybieramy, w jakim czasie ma to się oddalić. 2 sekundy. I tu robię już normalny, prosty ekran. Następnie klikamy finished i film, i przybliżenie i oddalenie jest zrobione. Pokażę, jak to wygląda. Dobra, nara, myślę, że pomogłem. Nara. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału.